Szczęść Boże, Julita Pszyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w konferencji naukowej pod tytułem Lavoro Pericoloso o pracę sędziego w Sądzie Najwyższym. Podkreślił, że dla każdego sędziego priorytetem winno być działanie zgodne z prawem oraz z regułami etycznymi. Sędziowie, jak wiemy, zgodnie z naszą konstytucją podlegają wyłącznie konstytucji i ustawom. Obejmując urząd sędzia, uroczyście ślubuję służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie i według swego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów to nie tylko przywileje, to także, a może właśnie przede wszystkim, zwiększona odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ubolewam, że w mediach pojawiają się zapowiedzi przedstawicieli rządu dotyczące ustawowego kwestionowania statusu sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa po roku 2018. Że sędziowie ci są stygmatyzowani i dzieleni na grupy, że publicznie snuje się plany usunięcia ich z urzędu lub dopuszczenia do pełnienia urzędu pod warunkiem wyrażenia czynnego żalu, jak nazwał to minister sprawiedliwości ostatnio, czyli zastosowania instytucji tak naprawdę, jak dobrze Państwo wiecie, znakomicie znanej, ale prawu karnemu. To sytuacja bez precedensu i powiedziałbym wprost, niebywały skandal. Jeszcze wczoraj pojawiła się zapowiedź wydania wytycznych dla prokuratorów w sprawie postępowania w sprawach z udziałem sędziów powołanych po roku 2018. Na takie rozwiązania w demokratycznym państwie prawa nie może być zgody, gdyż godzą one w fundamentalne zasady konstytucyjne, w tym niezawisłość sędziowską. Mogę Państwa zapewnić, że do ostatniego dnia sprawowania urzędu prezydenta Rzeczypospolitej będę sprzeciwiał się wprowadzaniu tego typu niekonstytucyjnych uregulowań, wykorzystując do tego wszelkie dostępne zgodnie z prawem i z konstytucją metody. Nie ma zgody na zmniejszenie liczby godzin religii o połowę. Czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski. To stanowisko, które przedstawiono po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do spotkania delegatów Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz zespołu roboczego KEP do spraw kontaktów z rządem Rzeczypospolitej w sprawie lekcji religii w szkole ze stroną ministerialną doszło wczoraj. W jego trakcie przedstawiono projekt kolejnej nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Nadal są to zapisy, które ograniczają religię. Strona kościelna przedstawiła swój sprzeciw i wątpliwości odnoszące się do projektu zmian w tym rozporządzeniu, zwłaszcza zmniejszenia liczby godzin religii na wszystkich poziomach nauczania szkolnego o połowę, a także rezygnacji z obecnego w rozporządzeniu zapisu konkordatowego, stanowiącego, że lekcje religii odbywają się w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych, przez zastąpienie go sztywną zasadą, że lekcje te będą się odbywać przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Ponadto przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski zwrócili uwagę na wcześniejsze wątpliwości odnoszące się do tworzenia grup z uczniów na różnych poziomach edukacyjnych. To działania podjęte niezgodnie z ustawą o systemie oświaty, które utrudniają realizację prawa do dostępu do lekcji religii. Donald Tusk atakuje prezydenta Andrzeja Dudę za blokowanie nominacji ambasadorskich. Pojawiła się już odpowiedź głowy państwa. Winą za chaos w dyplomacji obarcza premiera i MSZ. Tuż po rozstrzygnięciu wyborów parlamentarnych, które formalnie wygrał PiS, a de facto koalicja Platformy Trzeciej Drogi i Lewicy, pojawiły się naciski na ówcześnie rządzących, by ci jak najszybciej oddali władzę.
Teraz rządzącej już koalicji przeszkadza prezydent, który blokuje m.in. wymianę ambasadorów w placówkach zagranicznych. Andrzej Duda odmówił podpisania nominacji dla Bogdana Klicha, który pokieruje placówką w Waszyngtonie. Dziś premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi nieodpowiedzialność. To, że prezydent Duda wciąż blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach jak USA, Izrael, Ukraina czy przy NATO, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Prosiłem, tłumaczyłem, wszystko jak krew w piach. Wiem, zostało tylko 299 dni, ale to o 299 dni za dużo. Bezpieczeństwo, prezydencie. Prezydent nie pozostawił tych słów bez odpowiedzi. Wskazał, że to rząd ponosi winę za nieobecność ambasadorów. Premier Donald Tusk manipuluje. Ambasadorzy RP z USA i Ukrainy są, bo nie zostali odwołani. Tylko prezydent RP może to zrobić, a ja nigdy nie podjąłem takiej decyzji. Problem w tym, że Donald Tusk i MSZ zmusili ich do opuszczenia ambasad i uniemożliwiają im wykonywanie zadań. A to istotna różnica. Za nieobecność ambasadorów RP w USA, Ukrainie i szeregu innych państw odpowiedzialność ponosi wyłącznie Donald Tusk i MSZ. Doktor Bogdan Pliszka nie ma wątpliwości, że konflikt obecnie rządzących z prezydentem potrwa do końca jego kadencji. Po stronie nowego rządu wyraźnie widać, że to jest takie, tak jakbym powiedział, kopanie po kostkach prezydenta Dudy i próba ustawienia go i pokazania mu, kto tutaj rządzi. Ten konflikt będzie pewnie tak długo trwał, póki nie zmieni się albo prezydent, albo rząd, albo jedno i drugie. Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy zakończy się w sierpniu przyszłego roku. Dwa lata później czekają nas wybory parlamentarne. Huragan Milton uderzył w Stany Zjednoczone. Miliony ludzi znalazły się w strefie zagrożenia. Potężne zniszczenia to żniwo, jakie zbiera idący z prędkością przeszło 200 km na godzinę huragan Milton. Uderzenie huraganu na Florydę poprzedziły trąby powietrzne, które siały spustoszenie w regionie. Wiało prawdopodobnie przez dobre 15 minut, a potem zrobiło się naprawdę źle i cały czas ogłaszano ostrzeżenie przed tornadem. Wszystko to wydarzyło się natychmiastowo. Te okna wyleciały i prawdopodobnie byłem tutaj, kiedy to się stało. Fruwające dachy czy walące się jak domki z kart kontenery to obrazki, które można było zobaczyć. 2 miliony mieszkańców Florydy otrzymało nakaz ewakuacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych przestrzegał Amerykanów przed żywiołem i zaapelował o schronienie w bezpiecznych miejscach. Apeluję do wszystkich na drodze huraganu Milton, aby słuchali lokalnych urzędników i stosowali się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, które podają. W tym momencie ewakuacja jest prawdopodobnie trudna, dlatego zachęcam ludzi do szukania bezpieczniejszego schronienia. Do mieszkańców Florydy z apelem zwrócił się również Donald Trump. Za chwilę zobaczycie huragan, jakiego nie widzieliśmy od dawna, a także wszystkich ludzi, którzy wciąż dochodzą do siebie po huraganie Helen. Więc Karolina Północna została bardzo mocno dotknięta, a ta administracja w ogóle nie wykonała właściwej pracy. Synoptycy przestrzegają, że huraganowi towarzyszą silne wyładowania atmosferyczne. Milton to trzeci huragan, który uderzył we Florydę w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Oznacza to, że jedna burza właśnie się zakończyła, a ty możesz jeszcze dochodzić do siebie i nawet sprzątać po niej, gdy nadejdzie następna. Kiedy burze następują tak szybko po sobie, ich skutki nie tylko się sumują. Milton to piąty najintensywniejszy huragan w ciągu ostatnich 100 lat. Niemcy planują utrzymać kontrolę na swoich granicach tak długo, jak to możliwe. Polski premier na sobotę zapowiedział ogłoszenie własnej strategii migracyjnej. Opozycja nie spodziewa się jednak, by była to propozycja przełomowa. Niemieckie kontrole na granicach rozpoczęły się w połowie września. Mają potrwać przez pół roku. Kanclerz Olaf Scholz sugeruje, że Berlin wyklucza na razie rezygnację z kontroli. Będziemy to robić tak długo, jak to możliwe. A to będzie bardzo długo. Niemcy nie uprzedziły Polski o swoich planach, na co wskazują słowa, jakie w Parlamencie Europejskim wypowiedział były minister Bartłomiej Sienkiewicz. Polskie władze dowiedziały się o zamknięciu niemieckich granic w przeddzień wprowadzenia kontroli.
i to z niemieckich mediów. W tej samej debacie europoseł Jadwiga Wiśniewska ostrzegała, że Niemcy idą krok dalej i łamiąc prawo, przerzucają migrantów, którzy przebywają w kraju nielegalnie, do Polski. Przywożą ich na polską stronę, zostawiają pod marketami, pod mostami. Premier chce podjąć temat niemieckich kontroli na nadchodzącym szczycie unijnych przywódców. Sojusznikiem w tej sprawie jest dla niego premier Czech. Donald Tusk mówi, że rozwiązaniem nie jest wzmacnianie granic wewnętrznych, ale zewnętrznych. W sobotnie południe, ani za trzy dni, ogłoszę taką wieloletnią strategię migracyjną Polski. Na naszej antenie o tę zapowiedź szefa rządu pytany był poseł Ryszard Terlecki z PiSu. Spodziewać się tutaj jakiegoś przełomu, jeżeli chodzi o migrację, nielegalną migrację do Europy i w tym do Polski, to moim zdaniem nie należy się spodziewać. Ze względu na niemieckie kontrole, po polskiej stronie granicy pojawiają się gigantyczne korki, drogi stają się nieprzejezdne. Opozycja oczekiwała silniejszej reakcji rządu. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.